zamieniony alkoholem, a mianowicie rumem. O, tak to wygląda. O, tu jakieś soki, puste pyłki, chipsy. Cola, sosy i muszle. Laguna na margaricie i produkcja soli.
niewyobrażalną wiedzą. Sí, bueno. Wygląda wioska rybacka. Właśnie. Toalety. Damska. Męska. Z muszli. Nie możliwości. Wszystko muszle. Nie ma grama piasku, tylko muszle. Chciałem jeszcze dodać, że jest to najdłuższa plaża w Ameryce Południowej. 152 km. Miejsce dla surferów. Ludo! Jeden z wielu opuszczonych hoteli. Polityka rządu obecnego. Jedna z gorszych dzielnic Pol-la-Mar. A tak wygląda mieszkanie na 9 piętrze mojego znajomego. Okien nie ma. Właśnie. W centrum Pol-la-Mar. Tak wygląda sklep mięsny.
to na tyle. Vamos a meter una comilona, que yo no sé cómo la risa están comiendo los muchachos. Hay muchas cosas. ¿Cuántos coños comen? $1. ¡Vamos! Jestem w samolocie, wracam z Margarity do Caracas. Pod nami Morze Karaibskie i wyspy. Lotnisko w Caracas. Na każdym kroku, co 5 metrów, zdjęcie prezydenta Hugo Chaveza. Lider eterno. Dyscyplina. Tak to wygląda właśnie. Firmeza. Niezła propaganda. Tu bebir maduro, sì? No, no. Główna ulica w Caracas. Przed chwilą przejeżdżaliśmy koło tak zwanego parlamentu. Bieda, bieda, bieda. Całe centrum to rządowe budynki. To jest wiceprezydent. To jest bank centralny. Przede mną bank centralny Wenezueli.
każdym kroku policja, wojsko. I za tym płotem przebywa wódz Maduro. Biedni ludzie, po prostu biedni ludzie. Restauracja w Caracas. 20 osób w pracy. Więcej kelnerów i obsługi niż ludzi. A to nasz pan. Taksówkarz. A zaraz na dwóch. Tak właśnie wyglądają fawele na przedmieściach Caracas. Katastrofa! Wszędzie fawele, wkoło fawele. Odprawiony online. Nikogo tutaj to nie interesuje. Muszę stać w kolejce do odprawy. Katastrofa.